Nurze, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie kupujcie jedzcie. Pójdźcie kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko. Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem? Dawać ciężko zdobyty zarobek, za to, co nie syci. Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy, a tu z tym pokarmem pokrzepi się wasza dusza. Na kłoncie swojego ucha i pójdźcie do mnie, słuchajcie, ożyje Wasza dusza, bo ja chcę zawrzeć z Wami wieczne przymierze i nie, z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi. Jak jego ustanowiłem świadkiem dla narodów księciem i rozkazodawcą ludów, tak Ty wezwiesz naród, którego nie znasz, a narody, które nie znały Ciebie, będą śpiesznie podążać do Ciebie przez na Pana, Twojego Boga. I przez wzgląd na świętego izraelskiego, gdyż Cię wsławił. Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć. Wzywajcie go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły. I niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz ja, lecz jak niebiosa, są wyższe niż ziemia. Tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze, i myśli moje niż myśli wasze. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba, i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje się wcyzialno, a jedzącym chleb. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę, spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Bo z radością wyjdziecie i w pokoju zostaniecie przyprowadzeni. Góry i pagórki wybuchną przed wami okrzykami radości, a wszystkie drzewa polne będą klaskać w dłonie. Zamiast głogu wyrośnie cyprys, zamiast pokrzywy wyrośnie mirt. Będzie to dla Pana chlubą, znakiem wiecznym, który nie zniszczeje. Amen. Moi drodzy, chciałbym powiedzieć kilka słów. W tym świecie mamy takie przykłady tego, jak ludzie patrzą na pewne dary. Często jest tak, że kiedy jesteśmy obdarowani czymś, co jest za darmo, i mówi nam się, że to nic nie kosztuje, to Ludziom wydaje się, że to jest nic nie warte, albo że, że wiecie, że to jest, ma małą wartość, bo jak nam każą za coś zapłacić choćby złotówkę, to w naszych umysłach jawi się to jako coś, za co w ogóle mo, mo, zapłaciliśmy. A jak już zapłacimy bardzo dużo, za coś, co nic nie warte, to w wielu sercach, w wielu umysłach rodzi się takie przekonanie, że to, co mam na sobie, jest bardziej wartościowe niż to, co ma ten człowiek inny, bo ja zapłaciłem za to 10 razy więcej niż on. Chociaż wartość tego jest zupełnie nieadekwatna. Przykład, który tutaj czytamy i słowo, mówi nam o tym, że wszyscy możemy przyjść do wód, którzy nie mają pieniędzy, brać i czerpać, brać to, za co ktoś już zapłacił. Wszystko ma swoją cenę. Kwestia tego, tego, kto ją poniósł. I tak mówi się nam w wielu religiach na tym świecie, że my musimy za to zapłacić. Że zbawienie, które możemy otrzymać od Pana Jezusa Chrystusa, że słowo, które możemy czytać, to, że możemy rozważać. Że Jego miłość, pokój, to wszystkie te dary, które On przygotował dla nas, swojej łaski, jest nic nie warte, albo jest warte tyle, ile ty możesz za to zapłacić. I to nie jest prawdą. W tym świecie człowiek szuka rozwiązań, bo w naszym życiu może pojawić się pragnienie. I ja wierzę, że w waszym życiu jest to pragnienie, bo jesteśmy tutaj właśnie po to, aby słowo, które słyszymy, wykonało pewną pracę w naszych sercach. Pan Bóg, kiedy pisał, kiedy przekazał słowa, które dzisiaj możemy czytać i rozważać, miał też i pragnienie pragnienie tego, aby człowiek, którego stworzył, mógł być blisko Niego, mógł być w Jego obecności, i by Pan Jezus miał braci i siostry. Ale wiemy, że to nie było możliwe. Z naszej winy. Nie z Jego winy. Ale pozwólcie, że ten fragment również powie nam o tym, że to, co jest przygotowane dla człowieka, jest czymś wielkim, i w Jego oczach oddał to, co najcenniejsze, wykupił to, co Pan Jezus Chrystus zrobił na krzyżu. Był zapatą za to, za co Ty, ja, Nigdy w życiu nie moglibyśmy zapłacić. Nie ma takiej ceny, którą moglibyśmy dać za nasze dusze. Dlatego była potrzebna ta cudowna ofiara Pana Jezusa Chrystusa. Czy ona była nic niewarta? Przecież wiemy. W oczach Boży było to najcenniejsze, co mógł dać, co przygotował dla nas ludzi, abyśmy mogli, jak jest czytamy tutaj, przyjść w radości i w pokoju. Czy może być radość w tym życiu i pokój bez Pana Jezusa Chrystusa? Nie może być. Wiemy o tym. Choć ludzie szukają radości i pokoju i za pokój są w stanie oddać wszystko. Czy wszystko? Czy tylko to, co jest, co im zbywa? Pan Jezus Chrystus za nasze grzechy oddał wszystko, co miał. Przecież On był w postaci Bożej. Czyż upierał się, by tam pozostać? Czy był posłuszny Ojcu, tak, że przyjść na ten świat? Nie oddał tego życia, które miał na ziemi, bo tak po prostu. On oddał nie tylko to życie, które tu było, ale także ten Boży, Boży majestat, który miał tam w niebie. Pamiętajmy o tym, że On zapłacił za nasze grzechy, za nasze usprawiedliwienie najcenniejszą ofiarę jak mogło być złożona w historii świata. I teraz człowiek może przejść i słyszeć to słowo, przejść w swoim ignorancjstwie i powiedzieć, OK, ale dla mnie to nie ma znaczenia, bo ja mogę przecież zrobić coś jeszcze, a może po prostu nic nie chcę robić. Postawy są różne, ale każda z tych postaw niesie za sobą konsekwencje. Czy zdajemy sobie z tego sprawę? Jaką konsekwencję niesie dla nas ignorancja, jeśli Słowo Boże, że zostało posłane do nas, zostanie przez nas zignorowane? Jest napisane, aby bezbożny porzucił swoją drogę. Moi drodzy, każdy z nas, kto oddał swoje życie Bogu, wierzę, że przyszedł taki dzień, w którym zrozumiał, że życie z Bogiem jest bardziej wartościowe niż to życie na, na tym świecie. I miał pragnienie, aby zdobyć, przyjść do źródła wód, które nie będą wysychać. Bo są takie źródła na tym świecie, które proponuje nam szatan, diabeł i ten świat. Porządliwości oczu, pycha życia. To wypełnia część tej pustki, którą ludzie mają. Ale nigdy nie da ci spełnienia. Bo to źródło zawsze wyschnie. Wcześniej czy później w Twoim życiu będzie to faktem. Jest tylko jedno źródło, które nigdy nie wyschnie. Pan Bóg mówi również taką rzecz, bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje. Wiecie, że ludzie chcą poznać Boga własnym umysłem? Czytaliśmy o tym, brat, czy przed chwilą? Że są tacy ludzie, którzy pragną Boga poznać swoim umysłem. Nie tylko go poznać, ale mają wytwór wyobraźni, którzy sobie gdzieś tam utkali z tych swoich doświadczeń, z tych swoich myśli, mądrości, ludzkich mądrości. Dlatego Pan Bóg posłał swoje słowo. W jaki sposób moglibyśmy go poznać my, ograniczeni ludzie? Gdyby nie to, że mamy słowo Boże i ducha świętego, które może dać nam poznanie i rozpoznanie tego, co jest tam napisane. Tak wiele modlimy się w naszych sercach o to, aby Duch Święty zadziałał w życiu naszych przyjaciół, naszych rodzin, przez Słowo Boże. I właśnie to jest tu napisane, tak jest. Z moim słowem, które wychodzi z ust mo moich ust, nie wraca do mnie pusta, że wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. To słowo jest dla nas. Pan Bóg posłał dla nas, aby wykonał tę pracę na ziemi, w każdym z nas, aby te serca zostały skruszone, aby tych, którzy nigdy go nie znali, nigdy go nie szukali, aby mieli szansę naprawdę poznać, kim jest Bóg, jaki ma plan dla człowieka, dla Ciebie, dla mnie, dla nas. W tym planie umieścił swojego Syna, a naszego Pana, ale czy uczynisz. Pan Chrystusa, Panem swojego życia? Czy jest inny środek do tego, abyś mógł spełnić Boże przykazanie, które mówi, żebyś go miłował z całej swojej duszy? Czy możemy to zrobić inaczej, jak tylko, żeby ta dusza była wypełniona nim? Czy nasze pragnienia, myśli nie, mogą, nie muszą być wypełnione nim, abyśmy mogli to dokonać? Czy możemy to dokonać z, z, przez własne uczynki? Nie, nie możemy. I teraz dwunasty wiersz: z radością wyjdziecie i w pokoju zostaniecie przyprowadzani. Zbawienie, moi drodzy, zbawienie to radość i pokój. Radość i pokój. Czy byśmy mogli mieć radość i pokój przy naszym zbawicielu? Gdybyśmy wiedzieli, że następnego dnia możemy obudzić się już bez tego pokoju, bez tej radości, bez, zbawi bez zbawienia? Czyż nie pisze on tutaj, że chce z nami zawrzeć wieczne przymierze? Ale jest też i przestroga. Napisano w wierszu 6: Wrócę do niego. Szukajcie pana, dopóki można go znaleźć. Wzywajcie go, dopóki jest blisko. To są słowa, które Bóg kieruje do wszystkich tych, którzy pragną. Pragną wody żywej, pragną przyjść do źródła wód, które się nie kończą, które mogą Cię wypełnić po brzegi. Także będzie się wydawało. Wszystko ma kres. To, co jest tutaj napisane, mówi nam także, że jest pewien czas. Ten czas nie jest nieograniczony. Szukajcie więc Pana, dopóki można go znaleźć. Wzywajcie go, dopóki jest blisko. Wierzę, moi drodzy, że ci, którzy szukają, to znajdą. Ci, którzy go pragną, otrzymają to. Nasz Pan zrobił wszystko. A teraz w modlitwach. Czy w tych pieśniach, które śpiewamy. Niech nasze serce otworzy się dla Pana. Amen.